Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam się z Wami w holu spożywczym z Lidla. I jest poniedziałek, ja poszłam sobie rano na zakupy, bo powiem Wam, że w lodówce to już bieda straszna, więc kupiłam trochę mięsa, trochę ryb, głównie w sumie chyba mięsa i ryby i to Wam pokażę. Jeszcze kilka innych produktów, ale zacznę od tego, że pokazuję Wam żonkile, które kupiłam ostatnio i nie pamiętam, czy to było w ostatnim, czy jeszcze w przedostatnim holu właśnie z Lidla. Mówiłam Wam, że były w promocji, jak się kupiło 3 sztuki, to były po 5 zł, także zobaczcie, jak pięknie mi rozkwitły. Ja je normalnie trzymam na parapecie, ale teraz dałam je tutaj, żeby Wam właśnie pokazać. I gdzieś mam jeszcze kilka różowych doniczek, nie mogłam ich znaleźć. Jedne są w szarej, no trudno. Więc jak już jesteśmy przy temacie kwiatków, to jeszcze Wam pokażę, co dzisiaj kupiłam. Oczywiście paragon na koniec, ale to wiecie, co najmniej przyjemne, to sobie zostawiamy na koniec. Jak chodzi o kwiatki, które dzisiaj kupiłam, to kupiłam takie piękne, wyostrzy, takie piękne hiacynty. To jest zestaw 5 hiacyntów i one kosztowały 15 zł. To jest super, że te hiacynty zawsze kolor poznacie, poza tym, że jest karteczka, ale poznacie też po kolorze doniczki. Były białe, takie fioletowe, no i właśnie różowe. No, wybór był prosty. Dobrze, to jak chodzi o kwiatki. Już przywracam ostrość. Jak już jest ostrość na mięsie, to może zaczniemy od mięsa. Dzisiaj rano rozmawiałam właśnie, bo był u mnie pan fizjoterapeuta i słuchajcie, zamarzył mi się rosół. I poszłam, kupiłam składniki na rosół. Tutaj jest ćwiartka z kurczaka. Ona jest bardzo duża, ale ta była w promocji. Wiecie co, chyba po 5 zł były te udka. Ale ja zawsze do rosołu zdejmuję skórę, więc finalnie chyba tego mięsa nie zostanie tak dużo. No wiadomo, potem kości. A żeby rosół był dobry, to tego mięsa też troszkę musi być. Także tutaj jest prawie 1,5 kg, ale to z tego, tak jak mówię, zdejmę skórę, odetnę tłuszcz, bo ja nie lubię tłustego rosołu. To już zabieram, żeby tu było więcej miejsca. Wziąłam też taką niewielką porcję rosołową z kaczki. Zdecydowanie bardziej wolę dorzucić troszkę kaczki niż na przykład indyka. I od kaczki, od indyka mam wrażenie, że rosół robi się słodki, ale zdecydowanie bardziej wolę troszkę kaczki. I ja jestem fanką, że do rosołu łączy się przynajmniej 3 rodzaje mięsa. Także jest jeszcze pręga wołowa. Ja uwielbiam gotowaną wołowinę. Oczywiście ten tłuszcz, który tutaj jest, też odetnę, bo ja nie lubię, jak jest tłusty rosół, ale też pręga wołowa właśnie do rosołu. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, jak jesteśmy przy mięsach, ja Wam muszę pokazać. To jest mój smak dzieciństwa i ja mam słabość, słuchajcie, do tych konserw, naprawdę. Ja jem je bardzo często. Nie wiem, czy ja Wam wcześniej je pokazywałam. Być może na Instagramie są jakieś takie hole, gdzie były te szynki. One są chyba po 16 zł. Ale ja Wam coś pokażę. Zobaczcie. Ona w 100 gramach ma 114 kalorii, ma 17 gram białka, ma niecałe 5 gram tłuszczu. I ja bardzo lubię, jakbyście pytali, jak ja to jem. O matko, no słuchajcie, otwieram, kroję w plasterki i jem. Tak po prostu. Także wzięłam takie dwie szynki. No tak jak mówię, ja je uwielbiam, dla mnie to jest smak dzieciństwa i dość często je kupuję. Trochę awaryjnie, jakby trzeba było, to surówka z marchewki, ale na redukcję niekoniecznie polecam, bo słuchajcie, ta surówka z marchewki, zaraz zobaczycie tu kalorie, 92 kalorie w 100 gramach. Tu jest sos majonezowy, jest cukier, także ja myślę, że no, lepszą suróweczkę jesteście w stanie sobie zrobić w domu. No ale ja czasami awaryjnie coś lubię mieć. I jeszcze dwa opakowania jajek. Jajek to słuchajcie, u mnie to idą takie ilości. I to są akurat od kury zielononóżki z wolnego wybiegu. I teraz tak, chciałabym tylko powiedzieć, że ja absolutnie nie mam żadnego parcia na rzeczy bio. I ja nikomu nie narzucam swojego zdania. Widzicie, że często kupuję jajka takie zwykłe i ściółkowe i czasami też z takiego chowu klatkowego, akurat od kury zielononóżki. To jest chyba nowość, przynajmniej u mnie zapisane w Lidlu jako nowość, ale ja jak jesteście z Krakowa, to na placu Imbramowskim kupowałam do tej pory właśnie te jajka. I słuchajcie, no one są takie mikro. Słuchajcie, to są malunie jajeczka, takie tyci, ale no... 5 na jajecznicę i będzie ok. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, którą mam tu wystawioną i zaraz zmieniam tutaj ekspozycję, wykładam nowe rzeczy. Była w promocji kawa.
Jak jest napisane crema i italiano, to mnie już kupuje po prostu. Nigdy jej wcześniej nie miałam. 60 zł za to opakowanie kilogramowe. Ja co prawda, poczekajcie, pokażę Wam. Ostatnio przywiozłam z Warszawy, bo byłam w takiej kawiarni, na którymś vlogu jest, chyba się nazywa N London. Przepraszam, nie pamiętam, taka cała różowa. I tam kupiłam 4 opakowania. O, nawet tutaj jest, właśnie to jest nazwa kawiarni. Elenden. Kupiłam 4 opakowania tej kawy. Jak jesteście z Warszawy, to chyba jedno opakowanie, to jest 25 deko, kosztuje 50 zł. Tak mi się wydaje, że za kilogram wyszło 200 zł. Także, o, przepraszam, gdzieś remont chyba u sąsiadów. Także kupiłam tą kawę, jest bardzo dobra i już kilka osób ją piło i chwali. Także kupiłam tą, ale też teraz jak byłam, bo to już jest ostatnie opakowanie, znaczy jeszcze jedna cała jest w ekspresie, no to właśnie skusiłam się na to. Mam nadzieję, że będzie super. Dobra, szybciutko zmieniam tutaj rzeczy i wracam do Was, żeby się zmieścić w 10 minutach. No dobrze, szybka podmiana i zacznę od rzeczy największej, żeby znowu mi tutaj to nie przeszkadzało. A coś, co Wy znacie z moich zakupów, oczywiście łosoś atlantycki w tej wersji XXL. Ja tutaj mam, o, czekajcie, no niecałe kilo 15. Tutaj też widzicie cenę za kilogram, niestety nie był w promocji. On czasami jest w promocji, także możecie sobie polować. Bardzo lubię, jak kroję na mniejsze kawałki. Też macie filmik, jak ja przygotowuję go na kilka sposobów. Także łosoś. A jak już jesteśmy przy łososie, no to słuchajcie, tradycja rzecz święta, więc mam również 6 opakowań tego łososia wędzonego takiego na gorąco. Bardzo, bardzo lubię i bardzo dużo go ostatnio jem, także skończyły mi się zapasy, więc sobie uzupełniłam. Coś, co też pokazywałam Wam chyba w ostatnim właśnie haulu, a mianowicie taki pudding, o przepraszam, muszę się tutaj tłukę, solony karmel z Arli, przepyszny. Mnie się pomyliło, wtedy Wam mówiłam, że on jest chyba dla wegan, bo mnie się Arla pomyliła z Alpro. Alpro pewnie byłoby właśnie dla wegan, ale ten jest normalnie na mleku. Także no, nie dla każdego i też nie wiem, jak to jest z laktozą. Podejrzewam, że jak są osoby, które mają nietolerancję, to też niekoniecznie, ale powiem Wam, numer jeden mój aktualny, jak chodzi o puddingi o smaku słonego karmelu, on kosztuje 5 zł. Mam nadzieję, że będzie na stałe w Lidlu, bo to różnie może być, ale ktoś z Was mi pisał, że kupował w Żabce. 2 pulpy z marakui, bo aktualnie jest jakiś problem z marakują, jest bardzo ciężko dostępna, one są po 8 zł. Były tylko 2 puszeczki, więc 2 wzięłam, gdyby było więcej, to pewnie wzięłabym większy zapas. 2 awokado. Awokado takie zwykłe, zielone, bo has były mniej więcej w takim samym stanie. Do tego jeszcze oczywiście 2 opakowania tego sera takiego wysokobiałkowego, bo ja go uwielbiam i też ja potrafię go zjeść samego, wiecie, zwinąć sobie w rulonik. Do tego na przykład ogórek świeży i bardzo, bardzo lubię. I pod kątem rosołu jedna duża pietruszka. Tutaj wzięłam 4 marchewki, seler mam, pora mam, więc część warzyw mam. I słuchajcie, jak dla mnie koniecznie do rosołu musi być natka pietruszki. Wzięłam takie to duże, to jest to opakowanie takie XXL chyba, takie właśnie duże. One są po 5 zł, także dużo, dużo natki pietruszki. No ale pomimo tego, jak wiem, że przepyszny będzie ten rosół, no bo dużo mięsa, dużo rodzajów mięsa, to słuchajcie, ja tak wyjadam. W ogóle jakby ktoś pytał, co ja robię z mięsa, z mięsem z rosołu. Ja zjadam, ja najbardziej lubię gotowane mięso, gotowana wołowina, to jest po prostu dla mnie, o, uwielbiam. Ewentualnie czasami robię sos chrzanowy, ale dla mnie gotowane mięso to jest najlepsze mięso, lepsze niż pieczone. I jeszcze tylko Wam powiem, że tak, rosół będzie przepyszny, natomiast ja rosół jem z makaronem konczakowym. Dobra, wracam z paragonem. No i teraz szybkie podsumowanie, jak chodzi o koszt tych zakupów. Także tu jest paragon, 397 zł. Widzicie tutaj data z dzisiaj, 22 stycznia, godzina. Także tak wygląda cała kwota za te zakupy. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Ja teraz to wszystko muszę spakować do lodówki, no i biorę się za gotowanie rosołu. A Wam życzę pięknego dnia, ściskam, już coś tracę głos. Do zobaczenia niebawem.